Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na debacie festiwalowej poświęconej rzeczom jako wehikułom czasu. Ja nie mam wątpliwości, że rzeczy, tak jak ludzie, mają swoje biografie i często są to biografie bogatsze niż ludzkie, bo też czas, który dostają rzeczy, jest dłuższy niż ten, który jest przeznaczony ludziom. Nie mam też wątpliwości, że odgrywają aktywne role w procesach społecznych, posiadają zdolność inicjowania zdarzeń, kryją w sobie pamięć o poprzednich właścicielach i o wielkiej historii. Ich znaczenie jako materialnego nośnika pamięci historycznej, historii politycznej, społecznej, manipulacjach propagandowych oraz też indywidualnych biografiach ludzkich jest szczególnie ważne na terenach, które przez propagandę zostały nazwane ziemiami odzyskanymi. Czyli to jest, proszę Państwa, 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wygląda na to, że 1/3 mieszkańców Polski żyje na poniemieckim. No i to odzyskiwanie terenów, to znaczy budowanie lokalnej tożsamości, było bardzo mozolne i połączone z jednej strony z odkrywaniem prawdziwej historii, a z drugiej ze tworzeniem połączenia z tymi, którzy byli przed nami. I w tym procesie często bardzo bolesnym przedmioty odgrywały ważną rolę. Porządek rzeczy wymaga, żebym przedstawiła uczestników naszej debaty. Wszyscy są ekspertami. Pan profesor Stefan Chwin, pisarz, eseista, historyk literatury. Powiedziałabym, że pionier, jeśli chodzi o czułe obchodzenie się z rzeczami, o interakcję z rzeczami. Ja powiem tylko jedno słowo. Hahnemann to powieść, która ma już prawie 30 lat i która mnie przekonała, że moje zainteresowania przedmiotami nie są jakąś fiksacją. To powieść, która jest w części esejem o przedmiotach, o ich aktywnej roli w tym kontakcie z człowiekiem. Jest również z nami pani doktor Karolina Ćwiek-Rogalska, kulturoznawczyni, etnolożka, bohemistka, której badania są bardzo mi bliskie, dlatego że zajmuje się terenami, na które przybyli osadnicy polscy, czescy, słowaccy. Zajmuje się badaniem tej relacji pomiędzy nowymi właścicielami przedmiotów, prawda, a poprzednimi. Co z tego wynika, prawda? A wynikają rzeczywiście rzeczy bardzo istotne. I pan profesor Dariusz Brzostek, kulturoznawca, historyk kultury, zajmujący się badaniem kultury popularnej, estetyką grozy, antropologią kontrkulturową. Pan profesor Brzostek, muszę Państwu wyznać, wprawił mnie w prawdziwy niepokój, jeśli chodzi o mój stosunek do przedmiotów, dlatego że przeczytawszy jego artykuł Perwersje audiofila między retromanią a obiektoseksualnością, pomyślałam, że zaczęłam się zastanawiać nad sobą i pomyślałam, że muszę ograniczyć moje seanse wyjmowania z serwantki filiżanek z Altwasser, z wytwórni Karla Tilscha, oglądania ich, prawda, pod światło głaskania i wyobrażania sobie, kto z nich pił, do jednego na dobę. Ale w każdym razie, dlaczego przywołuję ten artykuł? Dlatego, że myślę, że będziemy też rozmawiać o fetyszyzacji przedmiotów.
Chciałabym jeszcze przedstawić siebie. Ja nazywam się Beata Maciejewska, jestem historyczką, dziennikarką. Przyjechałam też z poniemieckiego, ponieważ mieszkam we Wrocławiu i od ponad 30 lat zajmuję się tropieniem tej historii, która no, była dla nas tak długo niedostępna, przysypana. A która jest nam potrzebna. Chciałabym również dodać, że tłumaczenie na polski język migowy Michał Drzewek, pani Magdalena Sipowicz, zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki 3 na Spotify, a zapis wideo na profilu Gojki 3 na YouTubie. Publikacje oczywiście w mediach społecznościowych Literacki Sopot 2023. Moje pierwsze pytanie poprzedzę pewnym zdarzeniem. Otóż szykując się do wyjazdu do Sopotu, już mam spakowana w tekst, który zapowiadał nasze spotkanie oddane do gazety. Wszystko już było załatwione i na koniec zadzwoniłam jeszcze do dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia, który w sposób genialny obchodzi się z przedmiotami, traktuje je rzeczywiście jako medium historyczne, zmusza do opowiadania historii miasta. I on mi opowiedział, ach pani Beato, właśnie byli niedawno u mnie tacy ludzie, mieszkańcy Wrocławia, którzy przywieźli mi klucz do piwnicy. Ja pytam, do jakiej piwnicy? Otóż okazało się, że przejęli właśnie mieszkanie po swoim dziadku, który to mieszkanie zajmował od 1945 roku. Mieszkanie należało do policmajstra. To jest ważne, bo znamy tego człowieka z imienia i nazwiska. Dziadek zostawił, czyli właściwie jego rodzice, prawda, i dziadek zostawił wszystko w tym mieszkaniu. Meble, kuchenkę, bo oczywiście ta niemiecka jest najlepsza. Nikt nie ma tak dobrej, prawda, tak dobrego sprzętu jak Niemcy. Natomiast wszystko pozostałe, a było w tym mieszkaniu wszystko. Ubrania, pamiątki rodzinne, albumy z fotografiami zostały zniesione do piwnicy i zamknięte na klucz. Potem tylko dokładano ewentualnie coś do tej piwnicy i ta piwnica tak przez dziesiątki lat pęczniała. I oni otrzymali to mieszkanie, wzięli klucz od piwnicy, przyjechali do muzeum. I teraz ja oczywiście byłam cała rozedrgana emocjonalnie. Dziennikarz, który poczuł, zobaczył trop, prawda, i już gotowa do tego, żeby pisać. I zaczęłam się w pewnym momencie zastanawiać nad swoimi reakcjami i nad tym, co się wydarzyło. Czyli zobaczcie państwo, wiadomo, że w tej piwnicy nie ma Cranacha, nie ma w tej piwnicy Złota Wrocławia. Są tam jakieś albumy rodzinne, jakieś ubrania, jakieś przedmioty mało warte, których nikt ze względu na to, że są mało warte, nie sprzedał. A jednak ci ludzie przyjechali z tym do muzeum, tak? Czyli uznali, że te przedmioty są bardzo cenne. Dyrektor muzeum wziął klucz, prawda, bo uznał, że to są rzeczy warte oględzin, wykorzystania i włączenia do ekspozycji o historii miasta. Ja jestem zachwycona tym tematem. Jestem przekonana, że czytelnicy też będą tym tematem zachwycone. Zachwyceni. I chciałam państwu zapytać o ten proces, o którym też wielokrotnie wspominał pan profesor Stefan Chwin, który mówił, że rodzice nie polubili Gdańska, właściwie nigdy, prawda? On też długo z tym Gdańskiem się mocował. A teraz nagle przyszedł taki czas, że my nie traktujemy tych przedmiotów jako wstrętnych, obcych do zniszczenia, do wyrzucenia. Jak to się stało, panie profesorze? Proszę państwa, to prawda. No,
a i moi rodzice, i moja babcia, ojciec pochodził z Wilna, mama z Warszawy i babcia też z Warszawy, nigdy nie poczuli się w Gdańsku jak u siebie. Raczej byłem wychowywany w niechęci do tego miejsca. Mam za sobą bardzo radykalną edukację antyniemiecką od dziecka. No więc przypominam sobie dzieciństwo raczej jako okres dość dużej obojętności na przedmioty, a także okres rzezi przedmiotów. Takiej wspaniałej, rytualnej rzezi, która była dokonywana przez tych, którzy tutaj przyszli na miejsce Niemców i niszczyli. To niszczenie ja pamiętam. To ono miało charakter takiego rewanżu symbolicznego też. Najbardziej bolesne to było zniszczenie cmentarzy, które rozciągały się od Politechniki Gdańskiej do Bramy Oliwskiej, to jest tam te 3 kilometry. Wspaniała nekropolia, która została zmieciona z powierzchni ziemi. Widziałem też skuwanie napisów gotyckich nawet, prawda? Więc dzieciństwo moje pamiętam właśnie jako taki okres bardzo wielkiej niechęci do tego. Potem się to zmieniło, ale to bardzo skomplikowany był proces, jak to się zmieniło, żeby ten świat rzeczy jakoś zaadoptować. No, ja opisałem w mojej książce doświadczenie życia w tym mieszkaniu, w którym mieszkali Niemcy, ponieważ tamte ślady były widoczne. Ja zasypiałem obok kaloryfera, na którym była nazwa niemieckiej fabryki kaloryferów, która się znajdowała w Langfur, czyli we Wrzeszczu. No więc tutaj to takie było bardzo bezpośredni kontakt z tym śladem niemieckości. Tam były też napisy na gazomierzu, napisy niemieckie były. No też Kaltenwarm, to wszyscy teraz pamiętają, że ten Kaltenwarm na tych klamkach, na kurkach nad wanną, prawda? No a to te w tej chwili się stało takim toposem obiegowym już w tej chwili. No więc to wszystko było bardzo, 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 powiedziałbym, mroczne właściwie. Niechęć do tych rzeczy. Jak to się zmieniło? No, ja pisałem Hahnemanna w bardzo szczególnych okolicznościach. To jest dość mało znana sprawa i wśród historyków literatury raczej nie omawiana. Ja pisałem Hahnemanna jednym okiem patrząc na transmisję CNN-u z wojny na Bałkanach. W tym sensie Hahnemann jest właściwie opowieścią o wojnie na Bałkanach, a nie tutaj o tym, co na pierwszym planie jest widoczne. Tam była taka wiadomość, która bardzo mnie poruszyła, kiedy tam były te walczące strony. Bo to była taka straszna wojna małych ojczyzn. Bo mała ojczyzna to straszne słowo. Więc te małe ojczyzny wzajemnie się eliminowały. I to, co mnie uderzyło w jednej z relacji, że było wyrąbywanie sadów. Kiedy się wchodziło do sąsiedniej wsi, następowało właśnie niszczenie wnętrz, niszczenie przedmiotów, które znajdowały się tam po mieszkańcach, ale też to się rozszerzało właśnie na to wyrąbywanie sadów. Bardzo mnie to poruszyło, że taki jest tutaj symboliczny akt zemsty na sąsiadach i że obiektem tej zemsty są przedmioty. Wtedy zobaczyłem, że przedmioty są najbardziej wrażliwymi obiektami, w której się odbija bezbronność wobec losu. Że one właśnie... My możemy uciekać, przedmioty nie mogą uciekać. One czekają na to, że nasza ręka je chwyci, kiedy uciekamy przed ogniem, który wchodzi akurat do mieszkania. Wtedy łapiemy coś.
i wynosimy je, zbawiając się. One same drżą w oczekiwaniu. I w Hahnemannie jest taki rozdział pod tytułem Rzeczy, który jest opowieścią o tym, jak rzeczy drżą w oczekiwaniu na zbliżający się ten ogień wojny. Więc to tak mniej więcej wyglądało, ale już nie będę dłużej mówił. I tak za dużo mówię. Dzień dobry. Oj, przepraszam, postaram się nie zrzucić z stolika, bo byłoby to jednak okrucieństwo. Ale powiem tak, to znaczy, w jaki sposób rzeczy nabierają wymiaru medium, tak? Bo to chyba jakby o tym mówimy, to znaczy, bo są takie rzeczy, które są przeznaczone do noszenia treści czy pamięci, nazywamy je mediami. To mogą być media audialne czy media wizualne, jak fotografie. Ale są takie rzeczy, które po prostu stają się mediami poprzez uczestniczenie w pewnych wydarzeniach. Tak mówiąc tak najbardziej trywialnie, to prawda, z perspektywy antropologicznej, to moja koszulka w tej chwili nasiąka tym wydarzeniem, które tutaj mamy. I jeśli to wyznanie może się Państwu wydać nieco ekscentryczne, to powiem tylko, że na przepoconą koszulkę Leo Messiego po finale Ligi Mistrzów pewnie byłaby masa chętnych, żeby ją jako pamiątkę tego wydarzenia, jako coś, co nasiąknęło bardzo ważnym wydarzeniem, byłoby to wielu zainteresowanych, prawda, żeby posiąść tę rzecz. Natomiast to jest tak, jak pan profesor powiedział, że z rzeczami jest pewien problem, bo one przeważnie stają się mediami nieintencjonalnie, to znaczy to są rzeczy, które post factum my odkrywamy gdzieś, odkrywamy je, znajdujemy, dostajemy w spadku. One niosą ze sobą pewien potencjał afektywny, czyli pewien potencjał pamięci, ale też pewien potencjał emocji, który wyzwalają u tego, kto staje się ich posiadaczem, czy jakby je przejmuje. Ja kiedyś wysłuchałem z dużym zainteresowaniem takiego wyznania kilkunastoletniej dziewczynki z Karaibów, która przyznała się podczas takiego wywiadu, że zorientowała się, że nie jest Brytyjką w sensie ścisłym w momencie, kiedy znalazła paczkę płyt winylowych swojego dziadka i wszystkie zawierały muzykę karaibską. I jakby to był ten moment, w którym ona odkryła, że jej dziedzictwo pochodzi z zupełnie innego miejsca, ponieważ chodziła do normalnej brytyjskiej szkoły, odebrała europejskie wykształcenie, natomiast nagle po dziadku, który przywędrował gdzieś z Trinidadu, Jamajki czy innego tego typu miejsca, odziedziczyła to i to nagle stało się istotnym przekazem. Coś, co w pudle było zbiorem winylowych krążków, stało się elementem tożsamościowym. I tutaj jeszcze na koniec tylko może uspokoję panią, że w sprawie fetyszyzacji mam serdecznego kolegę, który lubi sobie od czasu do czasu powąchać winyla i w ogóle nie traktuje tego jako perwersyjnego działania, więc wyjmowanie raz na jakiś czas elementu. Pytanie, co to znaczy raz na jakiś czas? To jest prawie to bezpieczne. Ale domykając tym, więc my mamy pewną możliwość nadać czemuś status medium pamięci przez to, że mu zaczynamy przypisywać, że zaczynamy z tym przedmiotem jakąś więź odczuwać. I wydaje mi się, że to jest taka relacja, która z relacji pomiędzy rzeczą a człowiekiem staje się relacją interpersonalną, za czym zaczynamy traktować tę rzecz osobowo, prawda? Bo to jest coś po dziadku, albo to jest coś po bliskiej osobie, albo to jest kawałek czegoś, co miało dla nas znaczenie. W tym sensie one się mediatyzują właściwie w pewnym. Ja bym jeszcze chciała dorzucić o tych niemieckich rzeczach, że one faktycznie od samego początku wywołują bardzo różne uczucia. To znaczy, to nie jest tylko obrzydzenie i strach, to jest też ta pożądliwość, prawda? To jest ta kuchenka, która jest lepsza, której też można się bać. Wszyscy znamy tę scenę z samych swoich, prawda? Rozmontowywania elektryczności i wyrzucania tej kuchenki, żeby ją zastąpić za pieckiem. Ale to jest też coś jakby lepszego. I to wiemy z różnego rodzaju źródeł pisanych i też ze wspomnień tych osób, które przybywały na te tak zwane ziemie odzyskane. Czy z licznych podań, prawda? To znaczy próbowano sobie od początku jakoś radzić z nadmiarem tych rzeczy, bo tych rzeczy było naprawdę
mnóstwo, bo nie wszystkie, jakby większość z nich nie opuściła tych terenów razem z poprzednimi mieszkańcami, a niektórzy też ich nie opuścili i zostali razem z nimi. I też jakby państwo próbowało sobie z tym radzić na różne sposoby. To znaczy wprowadzało taki tymczasowy zarząd państwowy, który później oskarżano też o to, co znamy pod nazwą szabru, takiego oficjalnego szabru, który też jest takim przejawem pożądliwości rzeczy, prawda? Chcemy je dla siebie, chcemy je sprzedać, chcemy je spieniężyć, chcemy z nimi wejść w taką relację użytkową. I później ten tymczasowy zarząd państwowy zastąpiono siecią tak zwanych urzędów likwidacyjnych. I to jest mega ciekawa rzecz, bo te urzędy likwidacyjne nie miały likwidować rzeczy, jak moglibyśmy się domyślić, nie miały ich niszczyć. One miały zlikwidować ten stan nadmiaru rzeczy, miały go rozdystrybuować, prawda? I te rzeczy jakby miały przynależeć do osób, miały przynależeć do instytucji. Niektórych rzeczy nie można było swobodnie po prostu sobie wybierać, prawda? To znaczy początkowo, nie wiem, rowery czy radia były przydzielane na przykład odgórnie, albo instrumenty muzyczne. Próbowano jakoś regulować też ten ruch rzeczy na terenie tych tak zwanych ziem odzyskanych pomiędzy ziemiami odzyskanymi i tak zwanymi ziemiami dawnymi, czyli tym polskim interiorem. I stanęłabym jeszcze trochę w obronie rzeczy jako takich samodzielnych nośników pamięci. To znaczy, czy rzeczy mogą coś znaczyć same z siebie i czy to tylko my narzucamy im pewne znaczenia i czy one tylko czekają na to zniszczenie i czy my możemy je przed tym zniszczeniem uchronić, czy nie. Nie wiem, czy znają państwo to wierzenie ludowe, że na przykład złoto się chowa. Znaczy, jeżeli zgubimy złoto, to ono się chowa i czeka, aż ktoś się znajdzie. I tam możemy włożyć, prawda, jakąś naszą intencję w poszukiwaniu tego przedmiotu, ale to nie znaczy, prawda, zawsze, że ten przedmiot też wyjdzie w stosunku do nas do przodu i pozwoli się znaleźć. Pan profesor mówił o tej akcji niszczenia rzeczy, wrogości wobec rzeczy, wchodzenia do wsi wroga i wycinania sadu, czyli czegoś, co jest dla tego wroga cenne, niszczenia jego domu, pamiątek po nich. Ale ja, proszę państwa, nie wierzę w możliwość całkowitego zniszczenia i na dowód opowiem taką rzecz z przeszłości Wrocławia. Otóż już we wrześniu 1945 roku, czyli w momencie, kiedy Wrocław dopiero stawał się Polski, prezydent miasta wydał zarządzenie usuwania wszelkich śladów Niemczyzny. I to zarządzenie było oczywiście bardzo szeroko kolportowane przez prasę. Były nagrody dla tych, którzy jak najszybciej usuną wszystkie ślady, więc niszczymy napisy, skuwamy, prawda, te napisy, o których właśnie pan profesor Chwin mówił. Skuwamy, tynkujemy, zrywamy tabliczki, no po prostu czyścimy miasto i za chwilę Breslau będzie Wrocławiem, nie będzie, prawda, śladu po tym, że był niemiecki. Ale to jest, proszę państwa, tak jak w bajce o śpiącej królewnie i o wrzecionie, tak? Niszczymy wszystkie wrzeciona w całym królestwie. Po czym okazuje się, że gdzieś w wieży zachowało się to jedno wrzeciono, które królewne ukuło i zapadła w stuletni sen. I tak samo jest, tak samo było z tymi rzeczami. Owszem, można było wyczyścić przestrzeń publiczną, ale też nie do końca, tak? Ponieważ spod tynków, spod farby źle położonej wychodziły litery, tak? Ponieważ pod fabrykami niemieckimi produkującymi na przykład ceramikę czy pod browarami można było wykopać kapsle z napisami niemieckimi. Ponieważ nie skuto starego pięciopolowego herbu, a na każdym budynku użyteczności publicznej ten herb był. No więc właściwie nie można, tak, prawda, tego tak do końca zniszczyć. Czyli te przedmioty, kruche z jednej strony, no z drugiej są nie do zapicia. Wieczne czy nie? Panie profesorze, jak to z nimi jest?
Ja zwróciłbym tutaj Państwu uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której tutaj nie wspomnieliśmy, że jednak oprócz tego, co tutaj nazywamy świadomym niszczeniem rzeczy, wtedy miała miejsce też taka postawa jakby zezwolenia na samoniszczenie rzeczy, samoniszczenie się rzeczy. No bo jednak my w tej chwili mamy poczucie, że jesteśmy u siebie, ale ja pamiętam, że bardzo wielu ludzi w Gdańsku, także moich sąsiadów, nie miało tej pewności, czy my tu będziemy zawsze. Raczej było takie poczucie, że to jest nierozstrzygnięta sprawa. Nawiasem mówiąc, ona też nie była do końca rozstrzygnięta, biorąc pod uwagę na przykład debaty na temat losów Szczecina. No, kiedy to niby nasze, ale równocześnie też możliwość zmiany tożsamości tego miasta wchodziła w grę, no, i tak dalej. Więc ja też sam byłem świadkiem tego takiego przyzwolenia na naturalne niszczenie przede wszystkim domów i tych przestrzeni wspólnych, czyli klatki schodowe, prawda? Miejsca, w których właśnie takie miejsca niczyje. One były uznawane za miejsca niczyje, takie, prawda? Ale też właśnie nie było czegoś takiego, co można by powiedzieć troskliwością dla tych rzeczy, które były, nawiasem mówiąc, czasem bardzo artystycznie wartościowe. Te klatki schodowe na przykład z witrażami, ze sztukateriami, z majoliką, no, to były wspaniałe rzeczy. Więc wie pani, pytanie jest zbyt kategoryczne, powiedziałbym. Bo można na nie odpowiedzieć, że rzeczy, no, jakaś tam część zawsze przetrwa, ale jeśli tak XX wiek oglądamy globalnie, to raczej to jest okres, w którym no, rzeź rzeczy była chyba potężniejsza niż przetrwanie ich. Jeśli chodzi na przykład o właśnie choćby Warszawę. Ja mówię tutaj też z punktu widzenia doświadczenia mojej rodziny. Myśmy trafili tutaj przecież dlatego, że moja mama, która była w powstaniu sanitariuszką Armii Krajowej, po skończeniu powstania już nie mogła wrócić do swojego mieszkania i do swojego domu, bo po prostu nie było tego domu. Wie pani, tutaj zniszczenie było absolutne. Ona po prostu przyszła i tylko jedyną rzeczą, o właśnie, pani tutaj powie, że przetrwało. Ona, mama wróciła właśnie z tych swoich powstańczych przygód i zobaczyła w miejscu, gdzie ten dom stał, zwalisko gruzów i na tym zwalisku leżał jej taki uroczysty pantofel. Jeden, jedyny. Prawda? Więc tutaj też przetrwały rzeczy, prawda? Możemy powiedzieć, że przetrwały rzeczy. No ale ja myślę, że to raczej jest temat na taką opowieść ironiczną, prawda? Że tutaj ironia zagrała w tej scenie takiej, prawda? Że ona przychodzi do domu, no a tutaj wita ją taki właśnie moment. Jeśli mogę dodać coś do tego takiego pejzażu antropologicznego, do tego, o czym rozmawiamy, to ja bym powiedział, że my tutaj nieustannie się poruszamy pomiędzy czymś, co jest właśnie w takiej dialektyce nadmiaru, niedoboru, tak? To znaczy, że jest albo za dużo czegoś, zostało coś po kimś, albo nie ma w ogóle. I teraz, gdybym się miał odnieść do jakichś takich własnych doświadczeń, czy do badań, które ja robiłem, a prowadziłem takie badania na temat pamięci postniewolniczej w Stanach Zjednoczonych, na Karaibach. I to jest dosyć ciekawe zestawienie, to które możemy zrobić. Bo z jednej strony to, o czym my rozmawiamy tutaj, to jest taka sytuacja, to o czym pani mówiła, a także to, o czym mówi pan profesor, to co dotyczy Wrocławia, co dotyczy Gdańska, co dotyczy Sopotu, co dotyczy Torunia, także z którym ja mieszkam. To jest nagłe przyjście ludzi z zewnątrz, którzy zostają rzeczy po innych ludziach.
To znaczy, to jest taka sytuacja, że wprowadzamy się do cudzych domów, że znajdujemy rzeczy innych ludzi, że się wykopuje gdzieś tam kapsle z niemieckimi napisami, że rozmawiamy o tym, czy to się da wymazać zupełnie, czy nie, bo to gdzieś się pojawia. A teraz proszę sobie wyobrazić jakby sytuację analogiczną, ale jako taką binarną opozycję dokładnie, to znaczy taką społeczność, która jest społecznością konstytuowaną na przykład w południowych Stanach USA, zrodzoną z afrykańskich niewolników, czy potomków afrykańskich niewolników, których jedyna tożsamość zasadza się na niczym. To znaczy na pamięci, która jest przekazywana z ust do ucha i to jeszcze też w różnych językach, bo oni pochodzą z różnych społeczności i oni cierpią na dramatyczny niedobór rzeczy. To znaczy nie mają żadnych rzeczy, materialnych nośników pamięci i kiedy mówiliśmy tutaj przed chwilą o cmentarzach. Pan profesor mówił o niszczeniu cmentarzy tutaj. Mówiliśmy o tym, że cmentarze często są te... To proszę sobie wyobrazić, że społeczności niewolnicze nie mają nawet własnych cmentarzy. To znaczy nie ma, ponieważ ich zakopywano gdzieś tam w zbiorowych mogiłach. Oni nie mają miejsca, w którym mogą pójść i powiedzieć, tu był nas... Tam nie było nawet czego zniszczyć. I teraz proszę sobie wyobrazić konstytuowanie się takiej pamięci w odniesieniu do rzeczy, których brak, to znaczy to nagle się okazuje, że właśnie ten jeden przysłowiowy pantofel, że coś, co zostało, to jest w zasadzie jedyny, nawet już nie ironiczny, tylko właśnie jedyny artefakt, którym ja się posługuję, bo on odwołuje się, to czasami tam jest taki topos w społecznościach niewolniczych, taki topos łańcucha, znaczy jednego oka łańcucha, na przykład z niewolniczego łańcucha dziadka albo kogoś, kto został. Oni często go zachowywali i przekazywali sobie bo to była jakaś rzecz, która była nośnikiem tej właśnie pamięci. I teraz jeśli spojrzymy na to, na naszą sytuację, to o czym mówimy, to my jesteśmy w sytuacji, którą kiedyś chyba bardzo dobrze w takiej noweli opisał Cortázar. Ta nowela nosiła tytuł, jeśli dobrze pamiętam, Zajęty dom. To kiedy bohaterowie tej noweli mieszkający w wielkiej rezydencji ciągle się muszą wyprowadzać z jakiegoś pokoju do kolejnego innego, bo w tym, w którym są, zaczynają straszyć duchy przodków. I tak krok po kroku oni właśnie się muszą wynieść z tej rezydencji, bo duchy przodków nie pozwalają im tam spokojnie funkcjonować. Nie? I teraz my tu jesteśmy na takich terenach, oczywiście my ciągle negocjujemy z jakąś przeszłością i ta przeszłość czasami jest nie nasza, nie? Jakby, bo my czasami jej na przykład nie rozumiemy. Ja pochodzę z częściowo niemieckiej rodziny, Zbrodnicy, to jest taka miejscowość między Toruniem a Olsztynem, ale na przykład nie znam niemieckiego. Nie? Moi dziadkowie rozmawiali ze sobą po niemiecku, a ja nie rozumiem, o czym oni ze sobą rozmawiają. W ogóle to był dla mnie język obcy w sensie takim najbardziej. I tych rzeczy, tych napisów na murach, tych kapsli, tych butelek, tych czasami bardziej kłopotliwych przedmiotów, jak na przykład talerze ze swastyką czy inne tego typu przedmioty, było bardzo dużo i one były śladem czegoś, do czego nie za bardzo wiadomo, jak się odnieść. Nie? To ja do tego pejzażu miejscowości dorzucę jeszcze Wałcz, spod którego ja pochodzę. I to też jakby nie dlatego, żeby się pochwalić, ale żeby odnieść się też do tego pytania. Bo w Wałczu na Dworcu jest właśnie taki napis, który wraca, taki napis duch, który też dobrze pokazuje, jak rzeczy wychodzą naprzeciwko innym rzeczom. To znaczy ta niemiecka nazwa Wałcza Deutschkrone, ona wychodzi spod spodu, lepsza farba wychodzi spod gorszej farby, prawda? Lepiej zachowana farba spod takiej, która się trochę sypie. Ten uparty powrót tego też jest jakimś taką negocjacją rzeczy z rzeczą. Użytej farby na innej farbie, użytego szablonu z nazwą miejscowości na tym pisanym gotykiem Deutschkrone. Bo rzeczy mają też taką, mają dwie właściwie specyficzne ambiwalencje. To znaczy z jednej strony są bardzo kruche, ale potrafią być bardzo trwałe. Na przykład szkło, prawda? Szkło jest bardzo kruche, można je roztrzaskać obcasem, może nam spaść na kafelki, się potłuc. A z drugiej strony jest tak doskonale zrobione, że dobrze zakonserwowane, na przykład zakopane w ziemi, może przetrwać lata. Więc jednocześnie jest bardzo łatwy sposób, można je zniszczyć, ale można je też przechować. I druga ambiwalencja rzeczy, to znaczy one nie muszą faktycznie istnieć, to znaczy mogą być zachowane w pamięci. Możemy sobie opowiadać o rzeczach, których już nie ma, dopisywać do nich znaczenia i one też jakby wychodzą z tej naszej pamięci właśnie jak takie widma, czy jak takie duchy, do których możemy cały czas dopisywać nowe znaczenia, zastanawiać się nad nimi, modyfikować trochę ich wygląd, prawda? Mają właśnie tą niepokojącą ontologię czegoś, co naraz może istnieć i nie istnieć.
Mnie, proszę Państwa, zachwyca w rzeczach to, że one mogą odgrywać bardzo aktywną rolę w tych interakcjach z ludźmi. I ja znam taką opowieść, która przeczy temu, co mówiliśmy o tej obcości i o tej walce z obcością i agresji wobec rzeczy. To jest oczywiście odosobniony przypadek, ale coś takiego się zdarzyło. Otóż pewna rodzina, która przyjechała do Wrocławia w 1945 roku, minęła się na progu mieszkania z rodziną, która to mieszkanie opuszczała. Oni oczywiście zabrali wszystkie co cenniejsze rzeczy, pamiątki i tak dalej. I zostawiając klucze do tego mieszkania, poprosili nowych właścicieli, nowych lokatorów, żeby nie zdejmowali ze ściany obrazu, który tam wisi, a który przedstawiał jakiś romantyczny podwieczorek. Tak? Nie było nic symbolicznego w tym obrazie, ale dla nich było ważne, żeby ten obraz w mieszkaniu został i żeby na tej ścianie wisiał. I nie mam pojęcia, prawda, dlaczego tak się stało, ale ta nowa rodzina uszanowała to życzenie i ten obraz został i wisi nadal. Zmieniali się lokatorzy, znaczy pokoleniowo, prawda, się zmieniali, ale obraz nadal wisi i pełni rolę takiego łącznika, prawda, między pokoleniami i pomiędzy poprzednimi właścicielami. Jest bardzo, można powiedzieć, że to jest aktywna rola. A druga historia, która przychodzi mi na myśl, to moja opowieść o pradziadku z Breslau. Okazuje się, że to jest absolutny banał, prawda? Wszyscy mają jakiegoś pradziadka albo prababcie z Breslau, ponieważ tyle zostało albumów ze starymi fotografiami, że mnóstwo tego można kupić albo w mieszkaniach, prawda, albo w antykwariatach i bez żadnego problemu można kupić sobie takie stare zdjęcia, które, jak Państwo wiecie, są doskonałej jakości, bardzo pięknie wyglądają na ścianie. I ja, chodząc po antykwariatach, znalazłam takie zdjęcie, które mnie bardzo zainteresowało, bo po pierwsze zostało wykonane w takim prestiżowym breslauerskim atelier, a po drugie zostało wykonane w lipcu 1914 roku, czyli w momencie, kiedy jeźdźcy apokalipsy ruszyli, prawda, zaczynała się pierwsza wojna światowa, a to był, proszę Państwa, ten pierwszy ruch kostki domina, tak? Potem z tej pierwszej wojny światowej narodziła się druga wojna światowa, a potem, prawda, w efekcie przesunięcie granic i no, w skrócie uznałam, że to zdjęcie nigdy nie trafiłoby do moich rąk, gdyby nie właśnie to, co się wydarzyło w lipcu 1914 roku. Ale jak już powiesiłam to zdjęcie na ścianie, to ten pradziadek zaczął mnie dręczyć, tak? I ja zamiast zajmować się pracą, za którą mi płacą, to zajmuję się badaniem, skąd ten człowiek pochodził, co robił, jakie były jego dalsze losy. Czyli przedmiot może na nas oddziaływać, nawet powiedziałabym, że destrukcyjnie. Jak Państwo to widzicie? Ja wiem, że pani doktor właśnie zajmuje się widmoontologią, tak? Czyli przedmioty jako widma przeszłości. A jeśli widma, no to jest to coś niepokojącego, prawda? Niepokojącego, ale takiego, co wraca z jednej strony, a z drugiej strony zawsze jest gdzieś w kąciku oka. Na tym też polega, prawda? Widmo jest też jakąś częstotliwością widzenia. I tutaj chodzi właśnie o ten powrót, o to
wydzielanie tych pewnych właśnie afektów, prawda? Takich jak właśnie ten dręczący na ścianie pradziadek, który zmusza też do zastanowienia się nad sobą, ale też z tej opowieści jest dla mnie jasne, że nie tylko osoba, która jest uwieczniona na zdjęciu, jest dręcząca, prawda? Ale też miejsce, w którym zostało zrobione, tak, czas. Tak, tak. Wszystkie te elementy jakby też rzecz w sobie skupia i może ją w jakiś sposób zaadresować też, prawda? I interesujące jest to, że może zaadresować do tego, kto jest na tym zdjęciu, do kogoś, kto przypadkiem znajdzie to na targu, dlatego kto jakby celowo szukał, ponieważ poszukiwał kogoś do właśnie tego pradziadka do powieszenia na ścianie. I ten wachlarz możliwości jest tutaj zupełnie niesamowity. A jeszcze tylko od razu państwu powiem, że naprawdę pół Wrocławia ma pradziadka na ścianie. I ja byłam po prostu w szoku, bo myślałam, że jestem taka oryginalna, prawda, taka wyczulona, taka empatyczna, taka niezwykła, tak? Znalazłam sobie pradziadka z Breslau. Okazało się, że wszyscy w moim najbliższym otoczeniu mają właśnie jakiegoś pradziadka, więc to chyba też jest niesamowite. Ja znam relację kobiety, która stwierdziła, że w momencie, kiedy weszła do tego mieszkania, prawda, po Niemcach, to pierwsze, co zrobiła, to zdarła tapetę. Zdarła tapetę, ponieważ, jak powiedziała, ta tapeta była przesiąknięta niemieckimi oddechami. Więc to było, ludzie przyjeżdżali, prawda, na te ziemie zachodnie i północne z różnymi doświadczeniami, z bagażem czasami tak wielkiej traumy, że tę traumę odreagowali na rzeczach. Ale w każdym razie no, to jest rzeczywiście taka niezwykła sytuacja. To mogę dopowiedzieć coś do tapet zdzierania, bo jestem pracownikiem uniwersytetu, co w Polsce oznacza, że wiele lat mieszkałem w kawalerce 27 metrów kwadratowych. I robiłem tam remont, gdzieś zdarłem tapetę po poprzednich mieszkańcach. To było bardzo dziwne. To była taka zwykła PRL-owska tapeta, blok był z 65 roku. Zdarłem i pod tą tapetą były rysunki naskalne, czy na betonne, które były wykonane chyba ręką dziecka. Takie, to bardzo złożone takie rysunki. To było zdziwiony, zacząłem pytać, kto tam mieszkał, co się stało, co to za dziecko, kto jest autorem tego, sąsiadek oczywiście. No to mikrohistorie, wiadomo, oral history, tam historia mówiona bloku. Były tam panie, które mieszkały od początku. Mówi, nie, to nie dziecko, one powiedziały. Tam mieszkał taki narkoman, on miał zwidy i malował na ścianach. Niesamowite. Tak, więc to jest jakby, i to nieświadomie odkryłem, spod tapet mogą wyjść różne takie rzeczy dosyć nieoczekiwane, ale to jest jakby właściwie, że to jest w tym sensie widmo ontologiczne, tak? To znaczy w tym sensie, że tego się nie spodziewamy, to dotyczyło jakby zupełnie innego momentu, oczywiście, nie wiem, tam lat 70., pewnie 80. XX wieku, ale gdzieś dotyka tej samej, że my dotykamy jakiegoś takiego naskórka tej pamięci. Ale skłoniło, nie? To pana do badania. No tak, oczywiście. No chciałem się dowiedzieć, co to jest. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz tylko o tych rzeczach, które jakby uruchamiają te skłonności. Ja może przekornie powiem, ale pewnie dla nowoczesnej Europy najbardziej charakterystyczna figura wspominania i wyzwalania pamięci, którą państwo wszyscy znają jako miłośnicy literatury tutaj siedzący, to nagryzanie ciastka przez młodego, znaczy dorosłego Marcela, który przypomina sobie to ciastko z innego momentu. To nie, czy to ciastko jest rzeczą, nie? To znaczy w tym sensie, to jest inne ciastko, a zarazem jest to samo ciastko, które przypomina inne ciastko sprzed lat. Ale proszę zwrócić uwagę, że wyzwolenie tej pamięci jest na styku. To znaczy jest osoba, która niesie swój pewien bagaż wspomnień i jest pewien przedmiot, który nagle wchodzi w bardzo bliską interakcję. To może taka pamięć ciała, która się pojawia w pewnym momencie i która jest jakby niezwykle istotna. Prawda? To jest rzeczywiście dosyć taka charakterystyczna figura wspominania, chyba tak bym powiedział, to najlepsze słowo. Najpierw powiem o tapecie u mnie, w naszym mieszkaniu, skoro wszyscy mówią o tapetach. Bo rzeczywiście był taki zamiar. Widziałem mojego ojca, który podjął zamiar pozbycia się niemieckiej tapety, która zresztą była
bardzo piękna, chryzantemy to były piękne, takie wytłaczane chryzantemy. I on się chciał pozbyć tej niemieckości. Przystąpił do zdzierania. Ja zresztą pomagałem mu jako mały chłopiec. I kiedy nadszyliśmy, bo ta tapeta była przytwierdzona listwami pod szyfitem i na dole to taka nabrania. Kiedyśmy odczepili ją pod szyfitem, ona tak się wspaniale odwinęła. Wiecie państwo, i cała ściana była zalepiona numerami Folkische Beobachter, gazety nazistów niemieckich, która była jako podkład użyta. Więc w ten sposób się pozbyliśmy niemieckości. Tutaj jest oczywiście, mówimy oczywiście o różnych rzeczach, ale jest jeden trop, który mnie zawsze ciekawił, ale on nie jest podejmowany przez żadnych badaczy, jak zauważyłem, w ogóle to jest chyba mało. Tu państwo mnie wyprowadzą z błędu. To jest, proszę państwa, co się dzieje z przedmiotami diabła. Pamiętam rok 55, miałem już wtedy no mniej więcej 7 lat. Na targowisku w Oliwie między straganami z warzywami były rozłożone prezentowe takie płachty i młodzi mężczyźni handlowali tam emblematami SS, rozmaitymi emblematami partii nazistowskiej, naszywkami z mundurów, bagnetami, hełmami, pasami amunicyjnymi. I to się wszystko działo, proszę państwa, w Polsce po rzezi, która się skończyła wczoraj. Pamiętam twarze tych młodych mężczyzn, trochę o tym pisałem, błyszczące oczy przy handlowaniu tym, przebijaniu cen. Świadomość, że to jest wartość 100 razy większa niż wszystkie rozentale. Tam rozentale. Potem zostało to zakazane. Weszły takie zarządzenia, że tam handel tymi akcesoriami nazistowskimi jest zakazany, bo to może podpadać pod propagandę nazistowską. Ale jak czasem, wiecie państwo, trafiam na ten targ dominikański u nas w Gdańsku, to się okazuje, że też można czasem w momencie, kiedy się zawrze jakieś takie porozumienie ze sprzedającym, okazuje się, że on też wyjmuje coś, co nie jest na pierwszym planie umieszczone, prawda? I że to ma bardzo wysoką cenę. Więc tutaj jest oczywiście bardzo ciekawe rozmyślanie na temat tego, co to jest tak zwany syndrom sztokholmski, który w tamtym właśnie czasie można było obserwować, bo jeszcze na tym targowisku wśród tych stoisk z warzywami jeździły takie drewniane wózeczki robione ręcznie przez rozmaitych takich samoułków. A na tych wózeczkach jeździli, no teraz my już możemy sobie tylko to wyobrażać, to byli inwalidzi wojenni. Właściwie takie kadłubki bez rąk, bez nóg. No, i tutaj przejeżdżali koło tej płachty, na której były rozłożone te wszystkie elementy. Może ktoś o tym napisze jakieś studium, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś się zajął tą sprawą. Zajął czy nie? Ja powiem rewers dosłownie i w przenośni tej sprawy. To znaczy, zaskakująco często, jeżeli pracuje się na dokumentach z lat 40., tej drugiej połowy lat 40., pracuje się na awersie i rewersie. To znaczy, polska biurokracja tworzyła te dokumenty na rewersach niemieckich. I to samo działo się na przykład w Czechosłowacji. Ja zaczynałam od studiów nad czechosłowackimi dokumentami i dla czeskich większości urzędników to było dosyć oczywiste, że jeżeli jest swastyka z tyłu, to tę swastykę się przekreśla na czerwono, najlepiej jeszcze dopisuje, że korzystamy z tego papieru tylko dlatego, że oszczędzamy.
A na polskich dokumentach to się zdarza bardzo rzadko. Wygląda to dosłownie tak, jakby ktoś wchodził do biura, brał stos dokumentów, odwracał go na drugą stronę i zużywał je na nowo. Czasem nieznacznie przekreślając, prawda? Albo zaznaczając, znalazłam jeden dopisek, że oszczędzają papier. To jest zadziwiająca emocja, która dotyczy tego papieru, którego faktycznie brakuje, a z drugiej strony jest on, no właśnie, naznaczony w taki bardzo charakterystyczny sposób, tą swastyką, która powinna wywoływać jednoznacznie negatywne emocje, jakby nawoływać też do zniszczenia. Ja nie mam jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale z chęcią takie studium napisała właśnie. I czy mogę coś o tapecie jeszcze dorzucić? Bo byłam jedyną osobą bez historii z tapetą. Więc to nie będzie dosłownie o tapecie, ale jeszcze, żeby dorzucić znowu wątek czeski, ponieważ właśnie tu rozmawiamy często o świadectwach, które mamy. W Polsce też mamy bardzo dużo pamiętników, tak? To znaczy nowych przybyszy zachęcano też do tego, żeby pisali i wysyłali swoje wspomnienia na konkurs. W Czechosłowacji tego nie było, więc próbując znaleźć jakieś właśnie tego rodzaju ego-dokumenty, trafiłam na takie arkusze z badań etnograficznych prowadzonych od lat 40. przez właśnie czeskich etnografów na tym pograniczu, z którego właśnie Czesi wysiedlili swoich Niemców. I tam początkowo myślałam, że to nie będzie specjalnie ciekawe, to się nazywało dom tradycyjny. Ale pod tymi pytaniami właśnie, ile było pokoi, okazywało się, były pytania, a mieszkaliście z Niemcami, a gdzie mieszkali Niemcy, a co ci Niemcy wam zostawili? I tam właśnie były historie o, ponieważ to była taka bardzo tradycyjna okolica, to nie o tapetach właśnie, ale o izbach ozdabianych właśnie malunkami. Przepięknymi właśnie jakimiś kwiatami, tego typu rzeczami. I historie tych osadników, którzy mówili, że pierwsze co zrobili, to je zamalowali, bo one były straszne. Nie były straszne dlatego, że kwiaty były przerażające, tylko właśnie dlatego, że były jakieś ciemne, jakieś niesamowite, jakieś inne, a izba powinna być wybielona. Ja może jeszcze do tej swastyki się, prawda, cofnę się do tych swastyk, do tych przedmiotów diabła. To znaczy, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć. Spotkanie jest nagrywane, prawda, i może to zabrzmieć kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia emocji, które wiążą się z tymi przedmiotami. To znaczy ta filiżanka Rosenthala, ona nie budzi takich emocji, bo za nią nie stoi krwawa historia. Tak? To znaczy gdyby ta filiżanka Rosenthala była filiżanką, z której wypił kawę tuż przed egzekucją morderca skazany za, nie wiem, 30 morderstw, no to ona pewnie osiągnęła by dużą cenę i wszyscy by ją oglądali. Trafiłaby do muzeum i byłoby, prawda, napisane, że ona właśnie jest tą filiżanką. A te przedmioty, o których pan profesor mówi, związane, prawda, z najbardziej krwawymi zbrodniami, one właśnie niosą tą grozę. No, estetykę, prawda, grozę, opowieść o najbardziej krwawych wydarzeniach II wojny światowej. Więc wydaje mi się, że trochę rozumiem, skąd się te emocje pojawiają. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że spotkałam się już kilka razy z sytuacjami, kiedy ludzie teraz odkrywali, prawda, czy ja odkrywałam w trakcie wizyty u nich, że na przykład jakieś naczynie jest opatrzone swastyką. No i ja zaglądam, prawda, pod spód i mówię, o, swastyka. Tak, tak, tak. No wiem, że to swastyka, ale to jest miska, którą używała moja mama przez 40 czy 50 lat. Przecież tego nie wyrzucę, bo to jest pamiątka po mamie, tak? Czyli swastyka została unieważniona, prawda? Czyli mamy nadpisanie nowej historii. A z drugiej strony mamy też historię, tragiczną historię, którą chcemy jakoś upamiętniać. Pamiętam wielką dyskusję prasową, która rozgorzała po tym, jak mieszkańcy Wrocławia całkiem niedawno odkryli, że na trafostacji w bardzo takim ukrytym miejscu, nieeksponowanym, znajduje się pięciopolowy herb miasta, który został przerobiony i w który po prostu włączono, wydrapano w którym swastykę. I teraz, proszę państwa, no pytanie, co z tym zrobić, tak?
bo z jednej strony mamy coś, co powinno z przestrzeni publicznej zniknąć. Nie powinno się tam pojawiać, ale z drugiej strony, czy my to traktujemy jako promocję nazizmu, czy też jako świadectwo tych tragicznych lat, kiedy to miasto no gremialnie się opowiedziało za NSDAP, poparło Hitlera i tak dalej, tak? Mogę powiedzieć coś z takiego doświadczenia toruńskiego. Instytut Nauk o Kulturze, w którym pracuję, mieści się w Toruniu w Collegium Maius. To jest neogotycki budynek, bardzo charakterystyczny dla pruskiej zabudowy. On pełnił różne funkcje w Toruniu. Znajdował się tam wojewoda pomorski w pewnym momencie, później był jakiś budynek samorządowy, mówię o międzywojniu, a w czasie II wojny światowej tam między innymi stacjonowało gestapo. I w głównej sali, w sali, która się obecnie nazywa salą profesora Kolankowskiego, to jest sala senatu uczelni dawna, no, podczas renowacji natrafiono na szeregi, jak powiedzieć, fresków na ścianach. Jedna z tych warstw pochodziła z okresu nazistowskiego i no, pojawiły się swastyki. Teraz pojawiło się to pytanie, jakby co z nimi zrobić. To znaczy, jak bardzo chcemy odsłaniać jakby historię budynku. Jest jakiś dość sprytny zabieg został zastosowany, to znaczy sala została przywrócona do takiego stanu z dwudziestolecia międzywojennego, ale w jednym miejscu z boku został odsłonięty taki, powiedzmy, 2/3 swastyki po skosie, to znaczy ona się tam dokładnie wyłania tak widmontologicznie w kącie oka, jak się siedzi. Wydaje mi się, że jest to takie rzeczywiście znaczące, znaczy nie da się tego wymazać, tak? Bo to dosłownie wyszło spod ściany, to tam było, pamiętamy o tym. Oczywiście 2/3 swastyki nie są chyba promocją nazizmu. Tak, no właśnie, o to chodzi. Chociaż tak słuchałem z uwagą tego, co pan profesor mówił, bo mnie się pani powiedziała później o grozie tego i o tych przedmiotach diabła, które gdzieś tam fascynują. Ja myślę, że cała ta groza i estetyka, która się z niej rodzi, to jest, tak mówiąc trochę po niczańsku, spoglądanie w otchłań. Nie? Pan profesor powiedział, że to jest jakby syndrom sztokholmski, ale z drugiej strony mnie się wydaje, że to jest taka próba zajrzenia w to, znaczy jak to działa, dlaczego to było tak skuteczne, nie? To znaczy jak bardzo to było fascynujące w tym swoim takim, w tym swojej retoryce jakby przekonywania do zła, nie? Czy jakby agitacji do zła. I wydaje mi się, że ten pomysł, że ta swastyka jakby ona jest, ale jest niecała, nie? Jest jakby ułamkiem tego czegoś, jest w pewnym sensie taką pamiątką możliwą do przyjęcia, to znaczy taką, którą my jesteśmy gotowi zaakceptować, że pamiętamy, że to tu było, nie? No właśnie, bo całkowite wymazanie byłoby też odwrócenie się od tej historii. Pozostając jeszcze przy owych groźnych przedmiotach, w zbiorach Muzeum Miejskiego znajduje się, Wrocławia, znajduje się ostrze gilotyny. Zaraz po zdobyciu Wrocławia, Breslau, w więzieniu przy Kleczkowskiej, gdzie dokonywano w trakcie wojny egzekucji wrogów III Rzeszy, tam byli więźniowie różnych narodowości, znaleziono gilotynę, łącznie z koszem, w który spadały te odcięte głowy, który miał, był bardzo dokładny opis, prawda, był wyłożony płótnem, to płótno, prawda, było zaschnięte od krwi. Straszne. No i te ostrze gilotyny razem z tą przerażającą historią ludzi mordowanych dlatego, że albo byli Niemcami, wrogami III Rzeszy, albo byli, prawda, z Czech, prawda, ze Słowacji, z Francji, z Belgii ściągnięci, aresztowani, przewiezieni, prawda, i straceni, to trafiło do muzeum. I teraz tak, no
można byłoby to, ten przedmiot zniszczyć, tak? Bo to jest przedmiot, który sprowadził śmierć na setki osób. Ale z drugiej strony zniszczenie tego przedmiotu to jest trochę takie unieważnienie, prawda, czy utrata kawałka tej pamięci o tym, co się wydarzyło. To znaczy, ponieważ ja zajmuję się popularyzacją historii, to wiem też, że nic tak nie działa na ludzi. Żadna opowieść tak nie działa jak obraz, jak przedmiot, jak coś, co możemy dotknąć, możemy wziąć do ręki. I z mojego punktu widzenia to, że ta gilotyna, to ostrze się zachowało, jest dobre, ale z drugiej strony, panie profesorze, to jest przerażające, prawda? To znaczy, myślę, że są dwie możliwe odpowiedzi. Znaczy, jakby, bo jest kwestia estetyczna, to znaczy tego, jakby co się z tym robi, sposobu pokazania tego, znaczy w jaki sposób zostaje zagospodarowane, a druga kwestia jest kwestią czysto etyczną, tak? Czy kwestią moralną. To znaczy, jakby etyka podpowiadałaby, że pewnie należałoby ten przedmiot zniszczyć, prawda? Z drugiej strony jest on pewnym świadectwem, które no, znaczy, po prostu tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że kłopot zaczyna się wówczas, kiedy te dwie kwestie odrywają się od siebie i na przykład dochodzi do pewnej estetyzacji przemocy, to znaczy ta przemoc zaczyna być swego rodzaju dekoracją, czy swego rodzaju atrakcją którąś. To jest jakby kulturowo historia doskonale znana, bo nie wiem, chwilę po rewolucji francuskiej, po bardzo, jak prawda, gwałtownych miesiącach gilotynowania pojawiły się całe szeregi broszur, historii, opowieści o zgilotynowaniu takich czy innych ludziach. To się cieszyło ogromną popularnością. Były ryciny przedstawiające, były opowieści, pieśni i tak dalej. Ponieważ była to pewna forma ekscytacji, prawda, którą to niesie. Natomiast kiedy to się zamienia w pozbawiony znaczenia jakiegoś już etycznego, politycznego element spektaklu, o tak bym powiedział, kiedy się zamienia w spektakl sam w sobie, to wydaje mi się, że jakby istnieje duży potencjał szkodliwości tego, ponieważ patrzy się na to jak na pewną formę rozrywki, tak? To znaczy Czyli ważne jest obudowanie tego opowieścią. No tak, ale opowieścią też jako, tak, nie? To tak. Znaczy ja jakby... Ja jestem gorącym przeciwnikiem estetyki grozy, która się odrywa, to znaczy horroru jako takiego, który się odrywa od pewnej funkcji społecznej, że nie opowiada już jakiejś historii. Tak? Ja z wielkim trudem oglądam, nie wiem, filmy grozy, takie współczesne, zwłaszcza produkcje, powiedzmy, takie wielkonakładowe, ponieważ w nich poziom okrucieństwa, ja nazywam takie rzeźnickie takie historie, jakby jest tak daleko posunięty, że on już tylko pewnego rodzaju krwawym spektaklem przykuwa uwagę, a właściwie widz jest jakby znieczulony na wszelkiego rodzaju okrucieństwo. Nie? No i tu, kiedy zaczynamy się tą estetyką bawić, to oczywiście jest to dosyć już, powiem tak, ryzykowne, prawda? Ja bym jeszcze dorzuciła do tych swastyk i estetyki grozy i dwie kwestie. To znaczy, pierwsza jest w ogóle, skąd ten nadmiar swastyk na tych przedmiotach. To znaczy, warto sobie też uświadomić, jakby jak działał nazizm w przestrzeni publicznej i w jaki sposób naziści modyfikowali niemiecki krajobraz kulturowy. To znaczy, wiele historyczek i wielu historyków już pokazało, że oni nie wymyślali właściwie nowych mitów, tylko doklejali się do mitów już istniejących. I te swastyki na rzeczach, takie pieczątki, te swastyki, są też bardzo dobrym obrazem tego właśnie takiego sklejania różnych rzeczy i późniejszego takiego rozklejania. Jeżeli chodzi właśnie o to, jak pokazywać albo nie pokazywać swastyki, w Muzeum Sudetoniemieckim w Monachium, Niemcy Sudety, tak określa się Niemców czechosłowackich, powiedzmy, jest bardzo ciekawy artefakt. To jest flaga, na której była swastyka, ale już jej nie ma. To jest wielka czerwona płachta z widocznym kołem. I to pokazuje jeszcze coś innego. To znaczy, to robi ogromne wrażenie oczywiście, bo to opowiada kilka historii naraz. To znaczy, to odpruwanie
tego białego koła ze swastyką. Było to rzeczywiście jakimś takim sposobem poradzenia sobie z przywitaniem Armii Czerwonej za pomocą przedmiotu, który się już miało i który należało zrecyklować. I a równocześnie jakby to jest dosyć jasne, kiedy widz czy widzka wchodzi do muzeum, z czym ma do czynienia, zwłaszcza z pewnej odległości. Powiedzieliśmy, że nasza pamięć o przeszłości opiera się na rzeczach. Szalenie interesujące było to, co pan profesor Brzostek mówił o przeszłości niewolników, którzy nie mają, nie mieli, znaczy potomków niewolników, którzy nie mieli tych przedmiotów mogących być szkatułkami na pamięć. Ale ja chciałam zapytać państwa, czy rzeczom można wierzyć? Dlatego, że w rzeczy bardzo łatwo wszczepić fałszywą narrację. I teraz państwu opowiem taką historię też z Wrocławia. Otóż na właśnie dwie takie. Jest taki herb na jednym z budynków użyteczności publicznej, który ma 133 lata, ale orzeł, który jest na tym herbie, no wygląda jak z PRL-owskiej 10-groszówki. Został przerobiony. Nasi przyszli, prawda? Nasi tu byli, zrobili, przerobili. Wrocław zawsze był polski i miał takiego orła, a nie takiego, który wygląda na niemiecki. Nie jest niemiecki, od razu zastrzegam, nie jest niemiecki. To nie jest po niemiecki orzeł, prawda? Tylko absolutnie piastowski. Ale ten piastowski nie podobał się, nie wyglądał tak jak należy. Został skuty, prawda? I zrobiony na nowo. A druga historia. To jest historia z kamieniami milowymi, które zostały ustawione na rogatkach Breslau na początku XX wieku. Ja przez długi czas myślałam, że kamień milowy, który stoi przed budynkiem, dzisiejszym budynkiem telewizji, że on jest jakąś kopią, tak? Bo tam było, prawda, napisane Wrocław. Wszędzie na pozostałych było napisane Breslau, a tam było napisane Wrocław. Poddano renowacji, skuto napis Breslau, napisano Wrocław. Czyli w roku 1901 był Wrocław. No i co? No i teraz ja pomyślałam, że to kopia. Potem okazało się, prawda, że to jest oryginał, tylko z modyfikacją historyczną, proszę państwa. No ale teraz przychodzi ktoś w przestrzeni publicznej, proszę bardzo, stoi kamień milowy z 1901 roku, przedmiot, który opowiada jakąś historię. Opowiada, prawda, o tym Wrocławiu z początku XX wieku. Czyli bardzo łatwo można zrobić taki zabieg. Skłonić przedmiot, żeby opowiadał zupełnie inną historię. No to jak to jest? Opieramy się w naszych opowieściach o przeszłości, o rzeczy, wierzymy tym rzeczom, a one nas oszukują. Albo to my oszukujemy rzeczy, jakoś zawodzimy ich zaufanie, bo faktycznie to, z czym się spotykamy w przypadku przedmiotów niemieckich, czy w dawnej Czechosłowacji, czy na tak zwanych ziemiach odzyskanych, to jest często ich recycling, to znaczy poddawanie ich właśnie tym transformacjom czy przeróbkom. Takim idealnym przykładem, który można znaleźć w niemal każdej miejscowości, jest zazwyczaj pomnik pierwszowojenny, które były masowo wznoszone na terenie Niemiec po I wojnie światowej, która była katastrofą, poniesiono ogromne wielu żołnierzy zginęło i ta wszechobecność tych pomników też skłaniała do tego, żeby je w jakiś sposób przerabiać, robić z nich coś swojego, ale też niekoniecznie od razu. To znaczy ta największa fala przeróbek to nie są, jak można by się było spodziewać, druga połowa lat 40., tylko dopiero lata 60., kiedy też te pierwsze potrzeby zostały zaspokojone i można było zająć się też tą modyfikacją przestrzeni publicznej. Więc jakby możemy skłonić rzecz, żeby nam opowiadała inną historię, ale niekoniecznie zawsze opowiada tylko jedną historię. Czasami te znaczenia się nakładają. Dlatego tak przydatne też w badaniu tych rzeczy jest pojęcie palimpsestu. Czyli kiedy jedna warstwa znika, pojawia się druga, ale mamy świadomość, że gdzieś tam pod spodem jest ta pierwsza, trzecia, dziesiąta. My tak mówimy głównie o dawnych rzeczach.
Tymczasem przyszła do mnie sąsiadka i przyniosła mi taki imbryk srebrny z napisem Kafe Danzig. I bym powiedziała do mnie tak, niech pan to sobie weźmie, bo mi to do niczego niepotrzebne. Masa ludzi pozbywa się tego wszystkiego, o czym my w tej chwili rozmawiamy, z jakimś serdecznym uczuciem. Nastąpiła zmiana cywilizacyjna. W latach 90. była pewna fala zainteresowania tym. Teraz to wymarło zupełnie. Ludzie wolą mieć mieszkania w strasznym stylu pewnej firmy szwedzkiej, nie wymienię jej nazwy. I nie chcą mieć nic, co byłoby przedmiotem dawnym. Nie wiem, czy oczywiście dotyczy państwa, bo może być tutaj inaczej, ale ja spotykam się z takimi osobami, które brzydzą się dawnością. Obrzydzenie dla dawności jest bardzo poważnym problemem kulturoznawczym. No, no. Ja należę na przykład do generacji, która raczej dawność ceni i ma takie poczucie uroku rzeczy minionych. No, ale tutaj się okazuje, przychodzi do mnie młoda sąsiadka, która chce się pozbyć rzeczy minionych właśnie dlatego, że w ogóle to ją nie interesuje. I to są przedmioty zawali drogi, które niepotrzebnie tylko tutaj tą przestrzeń mieszkania organizują. Tu chodzi też o estetykę. No, są ludzie na przykład, którzy bardzo lubią mieć mieszkania przestronne i puste. Ja należę do ludzi, którzy lubią mieszkania bardzo gęste, z ogromną ilością rzeczy. I to właśnie takich pochodzących z różnych źródeł. Tak, żeby oko mogło się zaczepić na przedmiotach, które są inne niż te, pośród których my błądzimy w życiu obecnym, współczesnym. Prawda? Więc tutaj jest zmiana bardzo poważna i myślę, że dlatego tak mało ludzi chodzi do muzeów. Oj, nie wiem. No tak, to po pani reprezentuje tę instytucję, więc wiem, ale generalnie ja chodzę. Muzea nie są miejscami, do których... Ja mówię w tej chwili o muzeach artefaktów, a nie muzeach dzieł sztuki. Tak, dzieła sztuki to co innego. Ale muzea artefaktów nie cieszą się w moim przekonaniu. One nie mają siły magnetycznej. Czasem zaglądam do takich muzeów, które są takimi składnicami etnograficznymi, gdzie są właśnie jakieś przedmioty z kultury ludowej, prawda, puste sale, ja jeden tam chodzę. Wiecie państwo, dlatego, że nie ma w ogóle żadnego zainteresowania dla tego typu rzeczy. One istnieją tylko dlatego, że podtrzymuje to oczywiście państwo. Albo jakiś, no nie wiem, entuzjasta, jakiś sponsor, prawda, coś w tym rodzaju, ale to jest sztuczne, to jest wszystko nieprawdziwe. I w związku z tym mam takie poczucie, że nastąpiła jakaś poważna zmiana cywilizacyjna, która jest, która mnie oddziela od bardzo dużej liczby osób, które nie podzielają moich upodobań. Myślę, że nie tylko moich, no bo jeszcze jest jakaś grupa, która żyje tym właśnie... budowaniem takiego własnego świata przedmiotowego, własny domowy, przedmiotowy świat. No. Są tacy ludzie, którzy to robią i bardzo to lubią. Wolno, to powiem krótko jedną rzecz może, bo tutaj pan profesor mówił dużo także o niszczeniu z rzeczy, nie? Ale jest jeszcze taka kwestia jakby śmierci rzeczy, prawda? To znaczy, że pojawiała się ta opcja, czy rzeczy mogą umrzeć. I ja powiem tylko tak, że to się chyba nie pojawiło w ogóle w tej naszej rozmowie, taka kategoria z perspektywy antropologicznej zupełnie fundamentalna, bo ja swoim studentom mówię, że kulturoznawca, antropolog to jest ktoś, kto grzebie w śmieciach dużo po prostu. I kategoria
kategoria śmieci, nie? To znaczy ta rzecz, która przestała być użyteczna lub piękna, bo się na przykład zepsuła, zużyła, wyczerpała swoją moc sprawczą. I powiem tak, żeby do tej kwestii nowoczesności czy dawności się odnieść, lata 50., 60. XX wieku to był taki moment, w którym się pojawił bardzo na masową skalę pewien nowy typ rzeczy, o której pan profesor mówił. Była rzecz sztuczna, to znaczy rzecz z plastiku, tworzywo sztuczne, plastikowe, które meble, ubrania, niektórzy z nas pamiętają to, prawda? I teraz jeśli przełożymy te kategorie rzeczy sztucznej na kategorię śmieci, to nagle się okazuje, że mnóstwo rzeczy z tamtych czasów i późniejszych zostało i nagromadziło się w formie śmieci, to znaczy ton plastiku, które gdzieś tam zalegają, które nie są, no właśnie czym one są, czy one są jeszcze rzeczami, prawda? To są jakieś śmieci, które są resztkami po czymś. I to są resztki, pozwolę sobie tak powiedzieć, to są resztki po nowoczesności, a nawet po pewnym wyobrażaniu przyszłości, takiej, o której pan profesor powiedział, że przed puste mieszkania albo wypełnione niewielką liczbą doskonale wymienialnych sztucznych przedmiotów, które można zastąpić nowszymi, również sztucznie szybko wyprodukowanymi. I to jest być może takie dziedzictwo nasze, niechciane pewnego momentu, kiedy my przestaliśmy, pan profesor powiedział, cenić dawność, zaczęliśmy cenić przyszłość bardziej. I ta przyszłość się dość szybko zużyła i teraz istnieje z nami, że nawiedza nas jako forma takiego plastikowej zjawy, nie? Która się wyłania gdzieś tam, nie wiem, to z oceanu, to z żołądka jakiegoś wieloryba, który padł od zatrucia plastikiem, a ja tak myślę. I ja bym jeszcze dorzuciła, że ta zmiana nie zachodzi wszędzie tak samo, bo jeżeli znowu dorzucę ten kontekst czeski, to znaczy Czesi, którzy w tej drugiej połowie lat 40. starają się uzyskać od swoich urzędów te niemieckie rzeczy, których jest taki nadmiar, bardzo szybko zaczynają je wyrzucać i zastępować. Dużo szybciej, prawda? Jeżeli tak jak teraz prowadzimy razem z zespołem badania etnograficzne w Polsce, w Czechach i na Słowacji, w Polsce cały czas możemy znaleźć ludzi, którzy mają te niemieckie rzeczy. W Czechach czy na Słowacji to jest dużo. I to po niemieckie to jest komplement, po niemieckie, dobre. Natomiast właśnie w Czechach i na Słowacji tych rzeczy jest dużo mniej i ta zmiana nastąpiła dużo szybciej. Właśnie w tym momencie, kiedy pojawia się ta nowa kategoria rzeczy i chce się mieć wygodniejsze łóżko, chce się mieć nowoczesną meblościankę, prawda? I pozbywa się tych niemieckich rzeczy, które zaczynają wytwarzać zupełnie inną emocję, prawda? Z tego obiektu pożądania nagle stają się czymś zbytecznym, właśnie czymś, co może wylądować na wysypisku. Proszę Państwa, przypomniało mi się to moja jedna z przygód niemieckich. Kiedy byłem w Niemczech, usłyszałem takie zdanie. Musimy pojechać do Polski, żeby zobaczyć prawdziwe Niemcy. No dlatego, że oni, to co oni zrobili, wynik cudu gospodarczego tego z lat 60. to była masowa, wiecie Państwo, to było wycinanie po prostu całych dzielnic i zastępowanie tego światem przedmiotów cywilizacji amerykańskiej. Amerykanizacja, taka reizm amerykański, moglibyśmy powiedzieć tak, to wchodzi w to miejsce i oni... Poznają właśnie takich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, wiecie Państwo, żeby oglądać ślady prawdziwego, na przykład XIX wieku niemieckiego. Budownictwo kolejowe na przykład, na tej linii między Szczecinem a Gdańskiem na przykład, bo tam to jeszcze pozostało. I oni mi powiedzieli tak, na Dolnym Śląsku to bardzo też. Dobrze właśnie, jesteście rozsądni, ponieważ nie rozwinięci. Nie zdążyliśmy. I się nie zdążyliśmy tego wszystkiego wykasować po prostu. A oni to zrobili już. Oni to już zrobili. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć, że to zrodziło też trochę nową kategorię po niemieckości, bo teraz pojawiają się też rzeczy z Niemiec, które pojawiają się na przykład na targach staroci, które nie są, jakby nie są tutejsze, nie są ziemie odzyskańcze. Mi się zdarzyło już kilka razy być właśnie na takim targu i pytać, przepraszam, czy to są niemieckie rzeczy? Tak, to wszystko jest po niemieckie, ale to jest po niemieckie właśnie dlatego, że jest przywiezione z Niemiec i sprzedawane, prawda? Więc właśnie to jest to zrodzenie nowej po niemieckości.
Tak, ale jeszcze tu chciałam Państwu powiedzieć, że szalenie ciekawe, że to określenie poniemieckie, ono w ogóle jest tak specyficzne, że jeżeli jest tłumaczone na języki obce, to zwykle jest opatrzone gwiazdką, prawda, i tłumaczone, co znaczy poniemieckie. Już zdążyłam się kilka razy zetknąć z taką sytuacją, kiedy człowiek, mieszkaniec Polski centralnej, nie mający zielonego pojęcia, na czym polega nasza specyfika, tak, jesteśmy niezwykli, mówi, jakie po niemieckie, niemieckie i koniec, tak? No ale nie, to nie jest niemieckie i koniec, bo niemiecka to jest szafa w Berlinie, prawda? Szafa w Berlinie, czy przywieziona z Berlina, to jest niemiecka szafa. Ale szafa z Breslau, to ona nie jest niemiecka, tylko ona jest poniemiecka, tak? Więc to pojęcie rzeczywiście po niemieckości jest bardzo specyficzne. No, ja bardzo się cieszę, że Państwo takie rzeczy badają. Natomiast wracając jeszcze do tego pesymizmu, który objawił pan profesor Chwin, mówiąc, że nikt się nie interesuje, prawda, tymi przedmiotami. Nie powiedziałem, że nikt. Tak, nie, tylko nieliczni. Nieliczni, tak, że nieliczni. Że faktycznie ja bywająca bardzo często w muzeach spotykam takie ekspozycje etnograficzne, gdzie rzeczywiście nikt nie zagląda. Ale dlaczego? Dlatego, że przedmiot trzeba zmusić do opowieści. Więc jeżeli go wystawimy, prawda, i to będzie napisane łyżka z XIX wieku używana, prawda, we wsi, na wsi dolnośląskiej, prawda, to w ogóle nie jest opowieść, tak? To musi mieć w sobie emocje. Przedmioty są szkatułkami na pamięć, na historię, bardzo różne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na Dolnym Śląsku jest miasto, które ma bardzo specyficzną historię, Legnica, zajęta w połowie przez Rosjan właściwie do momentu, prawda, kiedy zostali z Polski wyprowadzeni, czyli do III RP. I to mówiono, prawda, że to miasto jest jak talerz pierogów, połowa ruskie, połowa leniwe. Te leniwe, prawda, to my. I teraz ludzie, którzy tam mieszkają, to oni mają, proszę Państwa, przedmioty, które mają tak nadpisaną historię, że to jest absolutnie coś niezwykłego. Na przykład moja znajoma ma stół, który jest pamiątką po jej mamie, repatriantce w cudzysłowie ze Lwowa, ale kupiony jest to stół po niemiecki kupiony, prawda, za wódkę od Rosjanina. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest absolutne szaleństwo, ale tak naprawdę na przykładzie tego stołu jestem w stanie opowiedzieć historię Dolnego Śląska. Także ja uważam, że jak najbardziej jest to możliwe, żeby takie muzea z przedmiotami były atrakcyjne. Wszystko jest, ja jestem optymistką, wszystko jest kwestią pokazania. Proszę Państwa, ponieważ ja już dostaję informację, że koniec się zbliża, a Państwo na pewno jeszcze jakieś pytania chcielibyście zadać, to jeszcze mam jedno jedyne pytanie do swoich gości. Otóż takie przebywanie w przestrzeni, która była zajęta przez kogoś. Korzystanie z przedmiotów, które ten ktoś miał i które przejęliśmy po nim, no ono sprawia, że oni nie są tylko naszymi poprzednikami, tylko też są trochę takimi naszymi sąsiadami w czasie. To jest bliższe powinowactwo. Czy to zabrzmi propagandowo, czy to znaczy, prawda, że my tutaj, żyjący na tych ziemiach, prawda, no, mając tak zwanych odzyskanych, prawda, czyli z tymi poniemieckimi przedmiotami, z tą skomplikowaną historią i tak dalej, z tym sąsiedztwem, które jest tworzone przez przedmioty, czy my jesteśmy trochę inni? Czy bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci, czy też to nie ma żadnego znaczenia? Czy te przedmioty nas w ogóle nie wychowują, nie uczą?
No tu patrzę głęboko w oczy pani doktor albo panu profesorowi. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie poprawnie, natomiast mogę powiedzieć... Ale są jakieś badania socjologiczne, nie, no, z których prawda wynika? Oczywiście, że są. Myślę, że badania socjologiczne mają to do siebie, że lubią się jednak w ilości. Jestem zwolennikiem badań jakościowych mimo wszystko. Ale pytanie jest jakby, co te rzeczy z nami robią, tak? Znaczy, bo jakby my robimy różne rzeczy z rzeczami, posługujemy się, nie mam tego co, ale te rzeczy wywierają na nas pewną presję, ponieważ one jakby uczą nas pewnego sposobu obchodzenia się z tym, co było, co zastaliśmy, prawda? I w tym znaczeniu wydaje mi się, że to jest pewien kapitał, ja bym powiedział tak, wrażliwości, który jest potencjalny, znaczy on się może pojawić. Ja nie uważam, że on się koniecznie pojawia, ale kontakt z tego typu rzeczami, bo to dotyczy bardzo różnych sytuacji. Myśmy mówili tu oczywiście o kontekście rzeczy po niemieckiej. Może powinno powstać takie muzeum po niemieckie na przykład. Nie wiem, jakby to wygląda, muzeum po niemieckie. Ale mamy też inne kłopotliwe historycznie pozostałości, prawda? To znaczy mam na myśli diasporę żydowską w Polsce, prawda? I rzeczy pożydowskie, prawda? Powiem tak, co to znaczy, jak się wprowadzamy na czyjeś? No, pewnie należałoby zapytać o to Amerykanów z Północnej Ameryki, bo oni się wprowadzili do kogoś bez pytania. Jakby i większość tego dziedzictwa jednak przez dwa stulecia usuwali, aż sobie przypomnieli, że tam ktoś wcześniej mieszkał i próbują to... Ale jakaś trauma z tego powodu... No właśnie, i została trauma, nie? To znaczy, to jest pytanie, czy my wybieramy troskę czy traumę, o tak powiem, nie? Czy chcemy się troszczyć o te rzeczy, czy chcemy żyć z traumą tego, co one nam przypominają, nie? To z taką tak, jakby... Te zniszczone cmentarze, prawda? Tak. Skute napisy. Tak, bo to jest też pytanie, czy istnieje jeszcze jakaś swoistość tych tak zwanych ziem odzyskanych. Wydaje mi się, że w dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest felieton profesora Traby na ten temat właśnie, który polemizuje z tym, czy to istnieje, czy nie istnieje. Więc to jest cały czas pytanie otwarte, mam wrażenie, bo te przemiany cywilizacyjne, czy te przemiany pokoleniowe, co ta ziemia odzyskańczość i czy w ogóle coś znaczy i w jaki osobisty sposób znaczy. Ja też celowo właściwie chyba nie użyłam ani razu tego słowa po niemiecki, bo mam co do niego pewne zarzuty. Im dłużej się tym zajmuję, tym większe, bo właśnie dodam może jako znowu kontekst czeski, że Czesi wysiedli 3,5 miliona Niemców. Nie istnieje słowo po niemiecki, po czesku. Po słowacku zresztą też nie. To jest taka polska specyfika, tak, która jakby właśnie implikuje, to po implikuje, że już nie ma tego właściciela, że możemy z tym coś zrobić, że to zostało właśnie... Rozgrzeszamy się. Tak. I przejęliśmy to, co porzucone. To jest, no właśnie, to słowo, ono się pojawia w 1946 roku, 8 marca, w dekrecie o majątkach opuszczonych i poniemieckich, które początkowo są porzucone, później stają się poniemieckie. Proszę państwa, ja patrzę na przedmioty, które nas teraz tutaj otaczają. I powiem państwu, że ja w takim pomieszczeniu, w takim przedmiocie przestrzennym, jakim tutaj jestem, byłem już, nie wiem, ze 100 razy może w różnych miejscach Europy. Jest to wrażenie, że czas i przestrzeń istnieje, ponieważ właściwie gdyby mnie ktoś z zawiązanymi oczami tutaj przywiózł, wiecie państwo, wyobraźcie sobie taką sytuację, was też, i posadził, a potem zapytał, gdzie państwo się znajdują na mapie świata? No to nie potrafilibyście odpowiedzieć na to pytanie. Jest to okropne anonimizowanie przedmiotu przez cywilizację, w której my w tej chwili jesteśmy. Wszystkie te sale są takie same dokładnie, wszystko jest podobne do siebie, co jest oczywiście w moim przekonaniu bardzo niedobre. A my mamy szczęście, że żyjemy na poniemieckim. Proszę państwa, po prostu ludzie tego nie doceniają po prostu. Młodzi mają to gdzieś zupełnie w tej chwili. No, ale ja mówię, że trochę starsi powinni docenić ten smak tej jadowitej mieszanki, bo to jest dość jadowita mieszanka, ale on ma jakiś smak. Tak, wspaniałe. Natomiast oczywiście pytanie, co z tym dalej robić czy należy robić przedmioty, które nam nadają tożsamość jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy. Na przykład ja bardzo bym chciał
żeby w Gdańsku były budowane domy, które się nazywają pruskim murem. Wiecie państwo, co to jest pruski tak, mur? Tak, tak. Piękne, białe ściany pocięte czarnym belkowaniem. No. I nawet kiedy się rozmawiałem z prezydentem Adamowiczem na ten temat, żebyśmy jakąś taką właśnie zachęcającą akcję zrobić w tym kierunku. Była nawet taka idea, jemu się to spodobało nawet, żebyśmy stworzyli taki zupełnie tani projekt domu wolnostojącego, który by nawiązywał do takich domów podcieniowych na żuławach stojących. Nie wiem, czy państwo widzieli to. Są wspaniałe. No wspaniałe. I żeby zrobić wersję współczesną tego. Ale to mówimy o przedmiotach cały czas, które nas otaczają. Przecież dom jest przedmiotem, który jest najbardziej chyba intymnym przedmiotem przylegającym do naszego ciała właściwie. Prawda? No i teraz co zrobić? No wywierać presję po prostu, żeby nie budować takich miejsc jak to, wiecie państwo. No. Może państwo potrafią. No. Ja mówię, że za te same pieniądze można... Ja nie mówię, że tutaj jakieś większe pieniądze. Za te same pieniądze można byłoby coś wymyślić takiego, co by sprawiło, że będziemy to pamiętać. Że jesteśmy właśnie w tym punkcie na mapie i że to miejsce ma właśnie taką dziwną, jadowitą barwę. I ja będę pamiętać to miejsce, bo to jest bardzo ważne dla mnie spotkanie. Cudowni goście, cudowni uczestnicy. Chciałam zapytać, czy może są jakieś... Bo ja już muszę przestać mówić, prawda? Bo eksploatuję cały czas naszych gości, ale może ktoś z państwa ma jakieś pytania. Przedmiot jakiś ważny dla państwa. Mnie zabrakło jednej rzeczy, nazewnictwo. Ponieważ ja pochodzę też... Może pani potem posłuchać, tak, tak, tak. Ja nie mówię do mikrofonu. Jako dziecko też jestem z miejsca poniemieckiego, gdzie było tego pełno. I naturalny był szlafrok, durszlak, wichajster. Co się stało z tym słownictwem? Czy ono dalej jest używane? Czy w którymś momencie po prostu zakazano? Czy przedmioty mogą tracić część swojej tożsamości, bo tracą stare nazwy, tak? Mój dziadek by powiedział, żebym pociągnął dwóch. Ale musi pan, z tego, tak? musi pan do mikrofonu. Ja oczywiście doskonale rozumiem tę sytuację, bo też u mnie w domu była cała masa przedmiotów, o których, znaczy ja nie wiedziałem, że to się mówi po niemiecku. Ja potem jak pojechałem na studia, to się dowiedziałem, że to nie są, że są jakieś inne nazwy, to zupełnie nie było mantel. Moje nazwy. W moim domu mówiono na mantel. Cedzak, to jest cedzak. To jest jakieś dziwne, nieładne słowo, durszlak, nie wiem. Nie, u mnie się piekło kucha, nie? Na przykład no, tego typu rzeczy. I absolutnie, to znaczy ta kwestia językowa jest jakby super ważna, bo ona jakby, znaczy ona umieszcza te rzeczy w dyskursie, to znaczy w tym, jak my o nich rozmawiamy, nie? To znaczy w pewnym sensie one kształtują swoją tożsamość przez to, jak o nich mówimy, nie? Tak myślę. I mówię to jako osoba nieznająca języka niemieckiego, poza tymi słowami, które nie wiedziałem, że są niemieckie. I ja bym jeszcze mogła dorzucić jedną rzecz, to znaczy są przedmioty, które też nigdy nie tracą swojej niemieckiej warstwy językowej. Tu znowu dorzucę ten kontekst czeski i słowacki. To znaczy w tych przemysłach, w tych gałęziach przemysłu, w których fachu uczono się od Niemców, na przykład na Słowacji w górnictwie, czy w Czechach, jeżeli chodzi o przemysł szklany, te przedmioty zyskiwały na przykład do wyrobu, prawda, używane w hucie szkła, zyskiwały czeskie nazwy, ale ponieważ jakby to Niemcy uczyli fachu, to często przechodzono właśnie przy pracy na niemiecki, używano tych niemieckich nazw. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę może do mikrofonu, bardzo bym prosiła. Tak, tak, stoi mikrofon. Dobry wieczór. Ja bym się chciała trochę wdać w polemikę, ponieważ wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ślepy punkt mówienie o tym, że przestrzenie takie jak ta są bez charakteru czy bez jakiegoś ducha swoich czasów, bo z kolei mi się wydaje, ja jestem zupełnie innym pokoleniem, że to jest bardzo rok 2009. I to jest rok 2009. I tak samo Krzywy Domek jest koszmarkiem
roku 2004, że te rzeczy są brzydkie i jakby możemy obiektywnie się zgodzić, że są, nie są piękne w ten sposób, jak niektóre poniemieckie artefakty są, ale one są jakieś w ten sposób, że niosą jakąś informację o swoich czasach. I podejrzewam, że za 30-40 lat będzie to dużo bardziej widoczne, ale wydaje mi się, że obecnie jest to ślepy punkt wynikający z tego, że to jest teraz, a nie jest to artefakt przeszłości, który łatwo skategoryzować, dać mu nalepkę. Tak, i ja się z panią absolutnie zgadzam. We Wrocławiu mnóstwo takich przykładów, mogę mnóstwo takich przykładów z Wrocławia wymienić. Jeszcze w latach 60. był taki silny nacisk na burzenie XIX-wiecznych obiektów albo z przełomu XIX i XX wieku, bo ten czerwony mur, prawda, jest zupełnie bezwartościowy. To trzeba albo zakryć, albo przemalować, albo przerobić, albo wyburzyć. Dzisiaj to są oczywiście obiekty wpisane do rejestru zabytków. Tak samo ogromne wzburzenie wywołało wyburzenie we Wrocławiu Solpolu, czyli domu towarowego, który został wybudowany na początku lat 90., czyli w tym okresie wielkiej transformacji ustrojowej. Jeden z takich sztandarowych przykładów postmodernizmu. Ale mimo nacisków, prawda, nie udało się go wpisać do rejestru zabytków i właściciel go wyburzył. Ale tak, pani ma oczywiście rację. Bez względu na to, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie, podoba nam się, czy nie, to jest rzeczywiście według mnie pamiątka tego czasu. Tak, to jest rok 2006, rok 2004. Tak, bardzo słusznie pani zauważyła. Ale może nam się na przykład nie podobać, ale pozostaje to w dalszym ciągu szkatułką na pamięć. Proszę państwa, ja nie twierdziłem, że wnętrze, w którym się znajdujemy, jest brzydkie. Ja tego nie powiedziałem. Ale jakie emocje to wzbudziło? Ja tylko powiedziałem to, że ono jest takie same, ponieważ ja widziałem już takich wnętrz 100 dokładnie i nic więcej. Ja bym chciał wyjść do wnętrza, które jest jedyne na świecie i nic więcej. O to chodzi tutaj, a nie o to, wiecie państwo, że ja mam tutaj, wiecie państwo, pretensje do tego, że to jest brzydkie czy coś w tym rodzaju. Ja tu nic nie wybrzydzam. Ja tylko chcę, żeby przedmioty były indywidualne i żeby do tego dążyć. Natomiast jak ja jestem, wiecie państwo, w Nantes, a potem, wiecie państwo, jadę do Marsylii, a potem jestem w Hamburgu i jestem w takiej samej dokładnie sali, to ja mam wrażenie, że ja się w ogóle nie ruszyłem z miejsca. No przecież o to chodzi, o nic innego. I czy ja mogę tylko dorzucić jedną rzecz, bo to jest jeszcze jeden... Tym gorzej! Jak stąd wyjdziemy... Tym gorzej! Tak, rozumiem. To zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze pani doktor chciała dopowiedzieć. Tak, bo tu się pojawił jeszcze jeden afekt, który wywołują przedmioty czy przestrzenie, to znaczy nostalgia. Prawda? Która jakby też, jeżeli chodzi o lata 90., zerowe, dziesiąte, tak, już nawet, tak, prawda, tak, się pojawia i ta nostalgia też za dawnymi rzeczami niemieckimi, ona trochę zakrywa to, że nie wszystkie były piękne, nie wszystkie były luksusowe i nie wszystkie były chciane. I takim dobrym znowu przykładem jest to, co znajdujemy w kontekście czeskim, to znaczy czeskie państwo konfiskuje ile może i potem okazuje się, że są rzeczy, których nikt nie chce. Na przykład konfiskuje lederhosen, tak, te spodnie takie tradycyjne. Nikt tego nie chce. Zostaje z magazynami pełnymi lederhosen. Czy jeszcze są jakieś pytania? O, proszę. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja bym się chciała odnieść do tego, o czym mówiła pani profesor, o tej grupie Niemców czeskich, którzy zostali wysiedleni i Czesi się jakby rozsiedli na ich miejscu. Natomiast ja mieszkam na tych tak zwanych ziemiach wyzyskanych, gdzie jest jeszcze dodatkowy aspekt, o którym państwo nie wspomnieli. To były ziemie, które zostały opuszczone przez
wypędzonych i zasiedlone przez, no też w jakiś sposób wypędzonych, bo ludzie, którzy noszą dzisiaj kategorię repatriantów, oni wcale się nie palili do tego, żeby przez te wielomiesięczne podróże podążać w nieznane i zasiedlać domy, które nie były ich domami. I przez wiele, wiele lat żyli w takim poczuciu niestabilności i chwilowości, bo cały czas byli przekonani, że kiedyś wrócą do swojego domu, do swojego miejsca. I przedmioty, miejsca, które zasiedlali, to były przedmioty i miejsca, których oni nie chcieli, których nie lubili, dlatego że były nie ich. Ich zostały tam. Nie wszystko mogli ze sobą zabrać w tych transportach. Czasem udało się zabrać jakąś komódkę, czasem jakiś stolik. I te artefakty urastały do rangi świętości, natomiast to, co po niemieckie, i tutaj jednak to po niemieckie, ja bym broniła tego określenia, bo ono właśnie w tym kontekście miejsca pamięci, które jest jednocześnie jakby miejscem pamięci o podwójnie wypędzonych, czyli tych, których już nie ma i tych, którzy przyszli na ich miejsce, to są takie artefakty, to są takie przedmioty, których oni się bardzo chętnie pozbywali, bo na przykład nie wiedzieli, do czego służą, albo wykorzystywali je wyłącznie dlatego, że nie mieli własnych, ale kiedy tylko nadarzała się okazja, żeby kupić lepsze, nowsze, ładniejsze, pozbywali się ich bez mrugnięcia okiem. Ale to jest właśnie, wydaje mi się, że jest dodatkowa kategoria właśnie tych miejsc, gdzie miejsce opuszczone zasiedlali ludzie, którzy po prostu byli tam z nieswojej woli. Dziękuję. To ja tylko dorzucę, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane i także w przypadku czechosłowackim, bo Czechosłowacja nie traci co prawda takiej ilości kilometrów kwadratowych, nie traci jak Polska, ale traci Ruś Zakarpacką. I teraz z Rusi Zakarpackiej też można się było przesiedlić. Ruś Zakarpacka, która zostaje włączona do Związku Radzieckiego, ci tak zwani optanci też mogą jakby przychodzić na te tereny poniemieckie, chociaż to jest oczywiście kwestia inna niż u nas. Natomiast jakby w przypadku polskim ta grupa osadników i osadniczek też jest szalenie zróżnicowana, prawda? To są osoby wypędzone z tych małych ojczyzn na wschodzie, ale to są też na przykład osadnicy z centrali tak zwanej, tak? Czyli z tych ziem dawnych, z tego właśnie polskiego interioru. Oczywiście robotnicy, którzy zostają, ci, którzy wracają, reemigranci tak zwani, czyli osoby, które są na zachodzie i zachęca się ich do tego powrotu. I też te liczby tutaj robią wrażenie. To znaczy mówi się mniej więcej Ta migracja z ziem utraconych, z tych tak zwanych kresów, ona trwa bardzo długo. Ona się oficjalnie kończy w 1958 roku, a wiemy, że jeszcze później przecież osoby przyjeżdżają. I teraz tu liczby robią też wrażenie, jak sobie uzmysłowimy, że oficjalnie z ziem utraconych przybywa 1,5 miliona osób. W 1946 roku Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych szacuje, że z samej centrali przesiedla się 2,5 miliona osób. Czy jeszcze są jakieś pytania? Czyli rzeczy nas pokonały już, tak? Wszyscy są wykończeni. W takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Uczestnikom debaty za to, że zgodzili się porozmawiać o rzeczach. Jeszcze raz powiem to, co mówiłam na początku, że dla wszystkich, dla 1/3 mieszkańców Polski jest to temat bardzo ważny i wciąż aktualny. I ciągle jeszcze będziemy się, myślę, że jeszcze długo będziemy się zmagać, bo życie przedmiotów, tak jak powiedziałam, jest znacznie dłuższe niż życie ludzi. Serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.